Podczas jednej z konferencji powiedział ksiądz, że ubranie ma swoją symbolikę. Czy może ksiądz wyjaśnić, jakie znaczenie ma ubiór człowieka? Jest to dosyć skomplikowany temat, ponieważ e, jeśli zaczynamy mówić o tym ubraniu człowieka, musimy najpierw określić, e, kim jest ten człowiek, który się ubiera. I po co Pan Bóg chce, aby się człowiek ubierał? I w jaki sposób chce, aby się człowiek ubierał? I tutaj na samym początku wiemy bardzo dobrze, że Pan stworzył rodzaj ludzki właściwie w ten sposób, że jest mężczyzna i niewiasta. I mężczyzna i niewiasta się uzupełniają według woli Pana Boga. pierwsze rodzice Adam i Ewa nasi, może powiedzieć, drugie rodzice, Pan Jezus, Matka Najświętsza, nowy Adam, nowa Ewa. I to się uzupełnia doskonale według woli Bożej. Jeśli nie się uzupełnia, to oczywiście jest problem, problem grzechu, problem ułomności naszej. Więc musimy się Jak Pan Bóg stworzył człowieka właściwie w tej, w tej komplementarności, Prawa ręka nie jest ta sama jak, jak lewa ręka. Mężczyzna jest, nie jest, właściwie jest osobą ludzką, tak jak kobieta. Natomiast wszyscy mają różne funkcje i różne właściwie usposobienia, które Pan Bóg włożył w ich naturę. I tutaj pisałam książkę już dawno temu: Istota, godność i misja niewiaste kobiety. I w tej książce postaram się chociażby trochę ująć właściwie ten temat, rozważać, kim jest w Wilnie kobieta według planu Bożego, według objawienia Bożego, według oczywiście nauki Kościoła katolickiego. I to wiąże się po prostu wtedy też z ubraniem. I teraz oczywiście trzeba było o wszystkim mówić, dlatego, no to, to byłoby czytanie całej książki. Natomiast, e, wracając uwagę na ten szczególny temat ubioru, muszę jeszcze, muszę niestety koniecznie robić jakiś mały skrót tego wielkiego tematu, bo ubiór odpowiada istocie. Istota niewiasta podsumuje się w tych trzech wielkich realiach, realiach rzeczywistości. Kobieta jest virgo, sponza, mater. Kobieta to dziewica, najpierw dziewica, potem E, e, oblubienica i potem Matka. U Matkę Najświętszej mamy to wszystko na raz. Ona jest zawsze dziewicą, jest Oblubienicą do, e, Słowa Bożego, oblubienicą, duch, oblubienicą Ducha Świętego i jest oczywiście Matką Bożą i Matką Naszą. I stąd właściwie dobrze patrzysz na Matkę Najświętszą, bo ona przekazuje doskonale istotę niewiasty, istotę kobiety, i widzisz od razu, jak wygląda jej ubiór. Jest tutaj właściwie nie do pomyślenia. Widzisz Matkę Najświętszą w spodniach. Widzisz Matkę Najświętszą nieskromnie ubrana. To jest po prostu niemożliwością. Więc instynktownie oczekujemy właściwie od tej największej ze wszystkich stworzeń, że ona się odpowiednio ubiera. I skąd to jest? Ubieranie po prostu wiąże się z tym wielkim, że tak powiem, elementem rozumienia w ogóle rzeczywistości, który nazywa się symboliką. Ja akurat pozwalam sobie czytać teraz trochę o tym języku symboli, prawda? Ponieważ po prostu e, patrząc na to wszystko, co jest, możemy patrzeć na wszystkie sprawy tylko w sposób Przyrodzone, naturalne, to co widzimy, prawda? Tu widzimy po prostu psychologiczne różnice między mężczyzną a kobietą. Tutaj widzimy po prostu różnice w, po prostu w modach. Moda mężczyzny jest zawsze i zawsze była inna niż moda kobiety i ubio, prawda? Ale ważne jest po prostu, że wszystkie. Rozważanie muszą zawsze mieć przed oczyma po prostu jedno pytanie. Jak Pan Bóg to widzi, On daje nam na to wszystko ostateczną odpowiedź, przez Niego będziemy rozumieć, kim jest mężczyzna, kim jest człowieka, kim jest w ogóle człowiek, prawda? To jest bardzo ważne, ponieważ tylko na takim fundamencie możemy budować w ogóle prawdę. Jeśli Pan Jezus Chrystus mówi, jestem prawdą, to przede wszystkim dotyczy również prawdy na temat kobiety, na temat ubioru kobiety, na temat wszystkich funkcji naszego istnienia. Nawet jedzenie i picie, prawda? I teraz bardzo ważne właściwie rozumieć właściwie ten język symboli, bo do tego właściwie zmierza zagadnienie co do ubioru. Jeśli chcemy rozważać osobę i życie w perspektywie wieczności pod Okiami Pana Boga stajemy przed pewnymi trudnościami. Jak naszym ograniczonym rozumem można pojąć wiecznie, wiecznie obowiązujące zasady i ponadczasową rzeczywistość? Jak można wyrazić to, co ponadczasowe w ludzkim języku? Jak na przykład człowiek kochający drugą osobę może w pełni wyrazić swoją miłość? Miłość jest bowiem czymś ponadczasowym, bezgranicznym. Każdy zna odpowiedź. Należy posłużyć się różnymi znakami, obrazami, gestami, symbolami, analogiami. Darujemy więc piękny kwiat ukochanej osobie. Obejmuje ją, obejmujemy ją, obojmujemy ją i całujemy. Popierzcie, widzialne gesty wyrażą, że niewidzialna rzeczywistość. Gdyby nie odczytywano symboliki takich gestów, straciłyby one swój sens. Czeleste znaki bliskości nie byłyby wtedy niczym innym, jak tylko okazją do przeniesienia zarazków chorob chorobo-twórczych. Pocałowanie, bo po mi swoje bacyle, podawanie sobie rąk, nie ma sensu. Po co właściwie taki kwiatuszek po prostu komu dać, który po prostu wezmę z ogrodu? Więc to wszystko jest naładowane. Wielką symboliką, wielkim znaczeniem, najpierw ukrytym, ale jednak dosyć jasnym dla kogokolwiek, który posługuje się z tych gestów i symboliki. I to samo dotyczy, tak naprawdę, również po prostu ubrania. Prawda? Przy tym uwaga najpierw widzimy coś widzialnego, bezpośrednio, i zatem stoi coś pośredniego, niewidzialnego. Na przykład ubranie, nakrycie głowy, potrawa, wszystkie rzeczy, które są konieczne do podtrzymania życia. Prawda? To jest najpierw pierwszoplanowe znaczenie, to są właściwie te rzeczy, ubranie, no, aby, aby się pokrywać, aby unikać e, po prostu zimy, aby, aby, aby ciało zostało schronione przez ubranie. To każdy wie, jedzenie, aby po prostu nie umierać z głodu i utrzymać, po prostu, w, 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 utrzymać swoje siły i przeżywać, prawda? Ale to nie jest wszystko w jedzeniu albo w rubraniu. Jest drugie znaczenie i to drugie znaczenie jest duchowe, niewidzialne, określające głębszą istotę i wyrażające życie wewnętrzne. To jest bardzo ważne. W sensie ścisłym to właśnie ono jest rzeczywiście symbolicznym. Świeca, na przykład, to nie tylko źródło światła i ciepła, liturgii, na przykład, wyraża wniosłą, ducho, wniosłą duchowość, duchową rzeczywistość. Podobnie uroczysty posiłek, prawda, przy stole, Boże Narodzenie, już nie jest tylko zaspokojeniem głodu to jest pierwsza rzecz ale też symbolem więzi między członkami rodziny. Inaczej moglibyśmy po prostu iść do ogrodu i same trawy jeść. I koniec. Dlaczego to po, w po, po, po wielu, wielu godzin niesamowite po prostu stół, wigiliny i tak dalej, jeśli to ma tylko znaczenie, aby po prostu zaspokoić swój głód, a w swojego głodu. I tak samo, właściwie, w przypadku kobiety, to jej wygląd, uczesanie, nakrycie głowy. Określony sposób ubierania się i zachowania, kultura języka, to wszystko ma dwójny sens i odpowiednie oczywiście też u mężczyzn. Obok zewnętrznej, powierzchownej treści, wszystkie te elementy mają też głębsze, właśnie symboliczne znaczenie. Jeśli więc człowiek to sobie uświadomi, zobaczy świat i swoje własne życie zupełnie innej, w rozległej perspektywie. Podczas posiłków nie będzie pragnął jedynie zaspokojenia głodu, lecz również podtrzymywał więzi z członkami rodziny obecnymi. Dobierając ubrania oto przecież nasz, nasz temat będzie to robił nie tylko z chęcią uniknięcia zimna, wilgoci lub upału lecz również poprzez strój będzie się starał w pewien sposób wyrazić swoje wewnętrzne bogactwo. Będzie dobierał słowa nie tylko po to, aby przekazać jakąś treść, ale także, by ją przekazywać w pięknej formie. Symboliczne postrzeganie rzeczy u Nim umożliwia dotarcie do głębi znaczeń i pozwala uświadomić sobie własną istotą, godność i misję. I w tym tkwi też po prostu całe właściwe zagadnienie tego ubierania. Więc to jest bardzo ważne. Patrząc na nasze gesty, zachowanie i nasz wygląd, prawda, to może po prostu właściwie to, 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 to przede wszystkim jesteśmy w kontakcie z zewnętrznym światem. Inni ludzie to widzą. Oni nie widzą naszego serca, naszej duszy, naszych myśli, naszego rozumu, ale widzą, rozumu, ale widzą nas, widzą te gesty, zachowanie, ten ubio. Patrząc, odczytują znaczenie. Prawda? Jeśli właściwie to wszystko, na przykład ubieranie, jest budujące, to możemy samym swym wyglądem, bez jednego słowa, wyświadczyć bliźnim wielką przysłuchę. Znaczenie tej przysługi oczywiście wzrasta, jeśli do właściwego wyglądu dodamy piękny, pełen kultury, wolny od postactwa język. Prawda? I teraz właściwie na, tym, na tej zasadzie postaramy się teraz trochę bliżej rozważać po prostu ten ubio. Poświęciłem tutaj właściwie temu zagadnieniu cały akapit albo cały rozdział. I tutaj pozwólcie, aby po prostu czytał, ponieważ lepiej właściwie ujmuje całe zagadnienie, które jest nieco właściwie skomplikowane. Ciało człowieka nie jest czymś drugorzędnym w stosunku do duszy czymś podobnym to płaszcza okrywającego duszę albo też platońskim więzieniem, w którym zamknięta jest dusza. To jest właściwie te wszystkie błędne zrozumienie ludzkiego ciała. Ciało jest istotną, integralną częścią osoby ludzkiej, poprzez ciało człowiek wyraża samego siebie, ukazuje na zewnątrz poruszenia swojego serca i stanę swej duszy. Mimika i gesty są czymś więcej niż ruchami mię mięśni. Są częścią mowy człowieka. Ubranie z kolei przypisane jest do ciała. Zasłania pewne jego części. Ubiór bywa zatem wyrazem stanu duchowego, widzialnym znakiem niewidzialnego wnętrza. Wszystko, co powiedzieliśmy o kobiecie, czyli że ona jest dziewicą, oblubienicą, matką, Musi znaleźć swój wyraz w sposobie, w jaki ona ukazuje siebie na zewnątrz. W jaki traktuje swoje ciało, jak się zachowuje w gestach, jakiego używa słownictwa, jak się w końcu ubiera. Odpowiednie dotyczy też mężczyzny. Natomiast wiemy bardzo dobrze, jeśli mówimy o ubieraniu, to przede wszystkim jest szczególnie po prostu ważne dla, kobiet, dla kobiety, ponieważ to stanowi ogromnie ważnym elementem swego życia. Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem i po prostu z moimi rodzicami robiliśmy zakupy, i tata po prostu wybrał swoje ubranie w ciągu pięciu minut, mama potrzebowała dwóch godzin. Więc to dowitać to, to, to właściwie, jaką wagę mamy po prostu no, szafa, gdzieś znajduje, że właściwie ubranie mojego taty było stosunkowo mała w porównaniu z szafą, gdzie znajduje, się wszystkie, znalazły się wszystkie suknie mojej mamy. I to jest bardzo ważne. W swoim zachowaniu kobieta jest zasadniczo inna niż mężczyzna. Inny jest także w, ty, tem, tembr jego głosu. Każdy to wie. Dobór słów, sposób chodzenia, zwracanie się do innych, inny sposób ubierania się. Inne też są jej fryzury. Tak powinien bynajmniej być. Więc teraz pamiętamy o tej symbolicy. I teraz muszę wam tłumaczyć to, co wcześniej tutaj pisałem w wielu stronach. Mówiliśmy o cechach mężczyzny. Te cechy wewnętrzne mężczyzny po prostu wyrażają się w jego ubiorze. I tak samo u kobiety. Cechą mężczyzny, zasadniczo, co to Pan Bóg mężczyźnie dał, jest aktywne dążenie do celu, walka, działanie. Więc ubiór, który umożliwia pełną swobodę ruchów, na przykład spodniem podkreśla szczególną cechę mężczyzny, któremu jest właściwa ruchliwość i wprawianie wszystkiego wokół siebie w ruch, aby urzeczywistniać jakąś ideę, planować, budować, budować strukturę, aktywnie wpływać na świat. I rzeczywiście mężczyzna biega na zewnątrz. Mężczyzna po prostu uruchamia to wszystko. To wszystko dopełnia. I w jego, ubiór, w jego ubiórze jest właściwie to widoczne. Natomiast kobieta jest na świecie tą, która uosabnia spokój, trwanie duchową głębię. Zewnętrznym wyrazem tej kobiecej skłonności do zajęcia stałego miejsca winno być zakrywanie nóg. Nogi to jest właściwie to, co właściwie jest symbolem ruchu. Zakrywanie nóg jest symbolem ciszy pokoju. Oczywiście jest bardzo ważne, aby rozumieć są symbolikę, nawet jeśli różne mody to inaczej po prostu to wyrażają, prawda? Kobiecych nóg w znacznej części nie, nie powinno być widać. Tak więc spódnica lub suknia podkreślają charakter i misję kobiety, stałość, spokój, rodzenie i pielęgnowanie życia. Dlatego niewłaściwy ubio obiektywnie wyraża zaprzeczenie cech własnej natury. Jeśli mężczyzna ubiera się po prostu w suknię, to wtedy po prostu właściwie to nie widać już jego charakteru. Tutaj trzeba było właściwie robić osob osobny wykład na temat sutanny kapłana, gdzie też po prostu jego nogi są zakryte. Więc kiedy właściwie małe dziecko zapyta w tra tramwaju, mamo, co to za kobieta? Pszcz, to jest ksiądz! Prawda? To wyraża głosu szczególną cechę kapłaństwa, o którym teraz oczywiście nie może być mowa. To jest właściwie coś wyjątkowego. Wracamy do tego, co jest stałe mężczyzna i kobiety, prawda? Powiedzmy, czego najbardziej brakuje dzisiejszemu światu? Ten niespokojny, miotany konwulsjami, tysiące różnych kierunków świat potrzebuje pokoju, stabilności, dokąd człowiek mógłby się schronić i odpocząć, gdzie mógłby przyjść do siebie i zre zregenerować swoje siły. Stwarzanie takiego miejsca to właściwie zadanie kobiety. To jest jej misja i to jest wyrażane przez jej strój, przez jej ubior. prawda? Innym zadaniem ubioru jest zasłanie tego, co nie zostało przeznaczone na widok publiczny. Kolejny bardzo ważny punkt, jeśli patrzymy na, na dobór ubioru i na istotę właściwie kobiety. To, co właściwie na, na temat kobieta została, została, została obdarowana przez Boga zdolnością przyjęcia, zrodzenia, i wykarmienia potomstwa jej ciele jest miejsce, gdzie się realizuje tajemnica powstania ludzkiego życia. On jest matką życia, on jest schroniskiem życia. W niej rośnie życie, w, jej zachow w niej zachowuje że życie. To jest bardzo ważne. Tym spełnieniem uczestniczy nie tylko mężczyzna, ale także Bóg, który załąskowi ludzkiego działa daje nieśmiertelną duszę. Pamięty, po prostu na powstanie ludzkiego życia trzeba mężczyzny i kobiety, ale przede wszystkim Bóg, który daje nieśmiertelną duszę więc co jest najważniejsze? Strój ma więc osłaniać kobiece ciało, a chodzi tu przede wszystkim o, o osłonę jego kształtów przed nieuprawnioną zmysłowością. Kobieta zakładająca nieprzyzwoity strój, strój zdradza tajemnice swojej istoty. Która znajduje swój wyraż, wyraz w kształcie jej ciała. Jej ciało jest inne do kobiety niż ciało mężczyzny, jak po prostu widać. To ciało kobiety jest rozrobione, aby móc być właściwie przyjąć życie, przyjąć potomstwo, aby dziecko mógł rodzić. U mężczyzny, nawet jego konstytucja fizyczna nie byłaby powstała, aby właściwie po prostu pociąć dziecko. I dlatego tak Pan Bóg stworzył kobietę, z takimi kształtami, prawda? Przez obnażenie się bezpośrednio, czyli nagość, albo pośrednio, to syn obcisły i niegodne ubrania, kobieta zagraża nie tylko własnej czystości i czystości tych, którzy z ciekawością na nią patrzą, ale także traci kontakt ze swoim wnętrznym, ze swoją najgłębszą tajemnicą matką życia być. Jej osobowo staje się wtedy plaska, pusta, banalna, wreszcie niezdolna, by dobrze wypełnić swoją misję, którą Pan Bóg kobiecie dał. Kolejny aspekt. Ubranie skrywa pełnię piękna kobiecego ciała. Kobiece ciało zasadnicze ma swój urok, swoje piękno. Wiemy to bardzo dobrze. Właśnie to jest w niej cenne Porównywalny z cudownym kwiatem lub złotym kielichem. Kobieta chce się podobać, chce zwracać na siebie uwagę. Leży to w jej naturze, to nic złego w tym jest. Musi je tak zachować, tym umia i nie może chcieć się podobać wszystkim. I tu jest ten problem, który mamy. Kobieta zostaje obdarzona urokiem po to, by mogła jako ulubienica zachować go dla ukochanej osoby, dla przyszłego mężczyzny, dla oblubieńca, prawda, przed którym się odsłania i któremu ofiarowuje swe kobiece wdzięki. Przez właściwie umowę małżeńską kobieta daje swe ciało, swe piękno, ten, nierażny, ten piękny kwiat, którą właściwie on, ona jest, temu właściwie to, którym dzieli całe życie, aż śmierć Was odłącza. odłączy. Więc bardzo ważne, po prostu. Więc dla niego, dla męż męża, małżeństwo zachowuje swoją urodę i te miejsca swego ciała, które czynią ją w oczach mężczyzny szczególnie pożądaną, to tylko dla niego. Te kobiece ciało zostanie odsłonięte przed światem. Wówczas godność kobiety zostaje głęboko naruszona. Kobieta zdradza samą siebie, gubi w czyich obcych, przypadkowych i ciekawskich oczach swoją cenną perłę, tępi swoją wrażliwość i traci moc swej istoty, siłę miłości. To jest jej moc. Będzie może wtedy przez wielu, będzie, be, będzie może wtedy przez wielu pożądana, ale jednocześnie zostanie zredukowana pożądliwych oczach to jakiegoś przedmiotu, to jakiejś zabawki, jakieś rzeczy. Zepsute świat, skupi, skupiąc, skupiając się na jej czele, nie dostrzega, że ona w tym czele ma nieśmiertelną duszę. Nikt o do tym nie myśli. Innymi słowy, że jest osobą. Jeśli kobieta tego nie rozumie, jeśli zalika w niej poczucie wstydu, to bawi się swoim ciałem jak jakimś atrakcyjnym przedmiotem i pozwala na to innym przez ich pożądliwe porządli spojrzenia. I tak się stanie praktycznie wszędzie. To jest straszne. I w tym momencie po prostu staje się wówczas niczym piękny kwiat, który przechodzi z rąk do rąk. Cóż z tego, że wszyscy się w nim zachwycają, skoro przez takie taktowanie roślina traci szybko swoją świeżość i bez, bezpowrotnie więdnieje. Ponadto kwiat, tracąc swoją świeżość, jednocześnie traci walory, czyniące go zdolnym dostania się darem. świeży, zwiędłe kwiaty nie mogą być wyrazem prawdziwej miłości. Wyobrażasz sobie, Ktoś, który po prostu prowadzi, przygotuje dla swojej ukochanej po prostu takie, takie stare, właściwie takie, takie po brzydkie kwiaty, to jest to belka, prawda? Więc podobnie kobieta, która ujawnia swoje wdzięki przed wieloma, często staje się niezdolna by ofiarować się w pełni i na zawsze temu jednemu, jedynemu. Taka właściwie jest wola Boża. Daru nie można bowiem rozmieniać na drobne. Jeśli tak się dzieje, to wówczas kobieta, choć jest oglądana i pożądana przez wielu, tak naprawdę do nikogo nie należy. Jej serce pozostanie samotne, opuszczone. I to jest los tyle, tyle, tyle niewiast. Ci, którzy widzą ją odsłoniętą, nie pragną jej samej, lecz szukają w niej tego, co zaspokoi ich własne żądzę. To jest właściwie ta pułapka obecnej zmysłowości, całej publicystyki, wszystkich po prostu tych rzeczy, które na, w, w portalach, w mediach po prostu tak przedstawiają po prostu biedną kobietę. I wreszcie ubiór wyraża na zewnątrz stan życia kobiety. Przed narzeczeństwem kobieta jest wolna, w tym sensie, że jeszcze nie wybrała tej drugiej osoby nie jest związana małżeńskim z węzłem, dlatego jej ubiór i zachowanie na zewnątrz mogą być bardziej swobodne niż później, gdy już wyjdzie za mąż. Znaczy to, że jako panna, w granicach dyskrecji oczywiście i obowiązującej skromności i z poszanowaniem wstydliwości, może ukazywać na zewnątrz złe wdzięki. Co często wyraża, że w bardziej intensywnych barbach i większej elegancji, ubiór, ubrania, fryzurze a, oraz doborze ozdób. Święty Tomasz z Aquino pisał, że w panieńskim stanie jest dozwolone, by dziewczyna mogła zwrócić na siebie uwagę tego, które może później zostać jej mężem. Więc jest normalne, że młoda dziewczyna, która jest po pobozu stanu wolnego, przyciąga do siebie po prostu właściwy wzrok tych wszystkich, tych wszystkich, którzy widzą w niej te wartości. Nie ma żadnego problemu, o ile nie jest to prowokacja do pewnego, do jakiegokolwiek grzechu. Ale sytuacja się zmienia, gdy wybór zostanie dokonany. Wówczas swoboda, ukaza swoboda ukazywania na zewnątrz uroku własnej osoby musi ulec, musi ulec znaczącemu ograniczeniu. Jako oblubienica już znalazła ukochaną osobą, przed którą później całkowicie się odwi otworzy w małżeństwie. Winno temu towarzyszyć zamykanie się przed światem zewnętrznym. Nie powinna więc zabieba, za, zabiegać o to, by zwrócić wtedy na siebie uwagę innych mężczyzn, ponieważ nie chce, aby pragnął jej ktoś inny niż ten, którego należy. To jest bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli. Osoba, pani, która jest, po prostu jest żoną i matką, to jest bardzo ważne, że ona po prostu dokonała decyzji. Ona dała sobie serce. I nie może właściwie dać wrażenie, że jest otwarta wobec innych, co zawiera w sobie ogromne niebezpieczeństwa cudzobóstwa, albo przynajmniej grzechów, ogromnych grzechów w grzechów nieczystości. I to jest bardzo ważne, abyśmy to widzieli. Więc wyraża to właśnie w ubiorze, ale także w zachowaniu, który na zewnątrz powinien być tym bardziej powściągliwy, im bardziej jest intymny wobec ukochanego męża. Jeśli kobieta zachowuje się wobec innych mężczyzn jak wobec swojego męża, to jest katastrofa. Odsłania więc przed oblubieńcem wszystkie wzy, wdzięki, przed światem natomiast je, natomiast je ukrywa. Ta powciągliwość i skromność dotyczy nie tylko ciała, ale i duszy. Kobieta potrafi bowiem obnażyć nie tylko swoje ciało, lecz także swoje życie duchowe. I proszę zwracać uwagę na ten, na, na, na ten punkt. Nie jest bezpośrednio związane z zagadnieniem, ale jednak pasuje do tego, ponieważ pasuje do bardzo wielu niewiast, które być może skromnie się ubierają, ale obnażają swoją duszę i swoje serce nieodpowiednio. Nie jedna kobieta, młoda kobieta. Nie popełnia może żadnego innego błędu, jak tylko ten, że z największą niewrazobliwością opowiada o sobie wszystko, co dotyczy jej odczuć, uczuć i stanów psychicznych. Uznajmy ją ludziom ze swego otoczenia, niezależnie, czy oni są bliscy, czy osoby zupełnie obce, co czuje. Czy jest jej zimno, czy ciepło, czy jest głodna, spagniona, czy ma dobry, czy zły nastrój. Wreszcie opowiada, opowiada każdemu, kto tego chce słuchać, jakie są jej intymne upodobania i doświadczenia. Tego rodzaju ekshibicjonizmu jest dziś powszechnym zjawiskiem. Zapełnia całe szpalty kolorowych pismidel, pismidel drukowanych z przeznaczeniem dla dziewcząt i kobiet. Niektórzy nawet widzą w nim znamie postępu i wyzwalanie się z pruderii. W istocie nie jest to wyzwalanie się z puderii, ale pławienie się by wstydzi. W sferze religijnej uprzywilejowanym miejscem psychicznego obnażenia się, z kobiet są tak zwane grupy charyzmatyczne, eksponujące subiektywne odczucia, uważające je za nawet działanie Ducha Świętego. Są to działania złego Ducha. W przypadku matki dochodzi jeszcze kwestia przykładu. Jaka, jaki o, musi, musi ona dawać dzieciom, a szczególnie córkom. Dziewczynka naśladuje matkę i jest przez nią wprowadzona w świat kobiecości. Wymaga to od matki jeszcze większej dyskrecji w ubiorze i zachowaniu, nie tylko na zewnątrz, ale też w własnym domu. To jest bardzo ważne, ponieważ bardzo często właściwie nie stajemy już sobie sprawy, że dzieci muszą być wychowane przez przykład rodziców. Więc kwestia stroju wiąże się jeszcze jedna ważna sprawa, mianowicie sprawa kultury języka. To wszystko idzie razem. My, my, my teraz po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego po wulgar do tych wulgaryzmów, do wybrania słownictwa niegodnego, tak jak kopeta powinien się ubierać godnie, tak mówi, to tak powinien też mówić godnie. W ten sposób jest właściwie opisane parę argumentów, jak bardzo ważny jest ubio, które odpowiada właściwie istocie kobiety, szczególnie jako matka życia. Więc, moi drodzy, abyśmy tutaj stali sobie sprawę z tego całego wątku, to bardzo radzę wam, abyście całą książkę, szczególnie niewiasty, kobiety i e, 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 niewiasty, i przede wszystkim e, dziewczyny, właściwie to mogli przeczytać i być może odnosić wielką korzyść. Bóg zapłać.